Szczęść Boże, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ściskam was bardzo mocno na początek. Pozdrawiam bardzo gorąco, serdecznie. Kochani, tak na początku może chciałbym wszystkim tym ludziom, którzy przeżywają już trudne chwile, zmagają się z różnego rodzaju lękami, z beznadzieją życia, może w rodzinie ci się nie układa, może mąż pije, albo żona gdzieś tam wpadła w jakieś nałogi, albo w złe towarzystwo, złe koleżanki. Kochana siostro, bracie, zachęcam cię z całego serca do modlitwy różańcowej każdego dnia. Każdego dnia polecać swoje serce, swoje problemy Matce Najświętszej, Matce naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest też nasza mama, która pomoże nam, kochani, rozwiązać wszystkie nasze problemy. Rozkocha nasze serce przede wszystkim w Jezusie, a to jest najważniejsze. To jest Matka, która wskazuje na swojego Syna, a naszego Pana, który przyszedł z nieba do nas, oblukszy się w ciało. Bóg przyszedł przez Maryję, przez jej łono. Przyszedł Bóg na świat, urodził się jako Jezus Chrystus, nasz Pan i Zbawiciel. Kochani, Maryja może wszystko wyprosić, co jest dobre dla nas, u swojego Syna. Dlatego różaniec to jest potężna broń przeciwko piekłu, nie tylko przeciwko piekłu szatanowi, ale jest bardzo potrzebny dla nas jako grzeszników o ratunek. Ratunek w miłosierdziu Bożym. Maryja wyprasza miłosierdzie Boże dla nas, u swojego Syna. Prosi Go nieustannie, aby przychodził do nas, leczył złamanych na duchu. Pan leczy złamanych na duchu, a Maryja wyprasza nam właśnie to miłosierdzie. Pan jest samą miłością, samym miłosierdziem i On przychodzi do ciebie, siostro, bracie, przez niepokalane serce Maryi. Zobaczcie, 9 miesięcy nosiła Go w swoim pod sercem, w brzuchu. 9 miesięcy. Dziecko od początku do 9 miesięcy to był człowiek, Jezus Chrystus, Bóg. I każde dziecko, które jest w łonie matki teraz, niech będzie błogosławione przez ciebie, Królu chwały. Pobłogosław wszystkie te dzieciątka malutkie, Jezu. Wylej swoją miłość, ochronę, ochraniaj, Maryjo, te wszystkie dzieci, które są w łonach wszelkich matek, wszystkich na świecie matek. Ochraniaj, Maryjo, swoim świętym płaszczem. Kochani, naprawdę. Jezus też był malutki, zobaczcie, w łonie matki. Maryja powiedziała: tak, tak, Bogu, chcę, niech się dzieje wola Twoja, Boże. Zobaczcie, i poprzez modlitwę różańcową wyprasza nam łaski potrzebne, kochani. Ja to jestem tak szczęśliwy, że mogę modlić się do Matki Najświętszej, prosić ją o pokój dla swojego serca, dzielić się z nią wszystkim, jak z matką. Jezus, spojrzawszy na ucznia, rzekł: oto matka twoja. I do matki rzekł: oto syn twój. I od tej pory syn wziął ją do domu. Kochani, jeśli chcemy mieć szczęśliwe rodziny, pokój w domach, pokój w sercach, to musimy nieustannie trwać na modlitwie, być takim złączonym, jak ja to nazywam, pępowiną z Matką Bożą, żeby modlitwa była niczym tlen dla nas. Bo kochani, jeżeli my nie modlimy się, jeżeli my nie błagamy Jezusa o miłosierdzie dla nas, to pomrzemy w naszych grzechach. To pomrzemy w naszych grzechach, kochani. Bo jeżeli nie żyjemy z Bogiem, dla Boga i w Bogu, sakramentami, to my, kochani, wysuszamy się. Jesteśmy wysuszeni od środka. Nie ma w nas życia, nie ma świeżości, nie ma Ducha Świętego. Kochani, sam Jezus mówi do nas, do każdego człowieka w Piśmie Świętym: kto spożywa moje ciało, ma życie w sobie, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Zobaczcie, kochani, ja zachęcam was z całego serca, naprawdę, bo
Czuję po sobie, po swojej duszy, po swoich relacjach z ludźmi, jak wielkie owoce daje modlitwa różańcowa. Jak wiele człowiek ma miłości w sercu, jak Matka Boża naprawdę przychodzi żywa, realna osoba, mama. Maryja jest moją mamą. Każdego z nas jest matką. Czułą, troskliwą, opiekującą się każdym człowiekiem. Tylko czy my chcemy tego? Czy my czcimy ją? Czy my kochamy ją? Tak jak kochamy Jezusa, jej Syna, który 30 lat wychowywał się u jej boku, dopóki zaczął misję swoją. Bardzo was naprawdę serdecznie zachęcam. Nie ma takiego problemu. Nie ma jakiejś takiej sytuacji w życiu, której nie można by było rozwiązać za pomocą modlitwy różańcowej, kochani. I chciałbym się podzielić jeszcze z wami Słowem Bożym, czytając Boże Słowo. Bardzo wierzę, że pomoże komuś to słowo. Z listu do Tytusa, 3 rozdział. Nikogo nie lżyć, unikać sporów, odznaczać się uprzejmością, okazywać każdemu człowiekowi wszelką łagodność. Niegdyś bowiem i my byliśmy nierozumni, oporni, błądzący, służyliśmy różnym żądzom i rozkoszom, żyjąc w złości i zawiści, godni obrzydzenia, pełni nienawiści jedni ku drugim. Gdy zaś ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela naszego Boga do ludzi, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego. Przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym. Kochani, sami dobrze wiecie, kto korzysta z sakramentu pokuty, spowiedzi. Jak wielkim, uzdrawiającym i oczyszczającym, uwalniającym, odcinającym od wszelkiego zła, od demonów, jest sakrament pokuty i pojednania. Innym słowy, spowiedzi. Jak Bóg wlewa w serce człowieka miłość swoją, do czystego, do pustego serca, z którego się wyrzuca wszelką grzeszność. Kochani, naprawdę. Ja z czystym sercem, z ręką na sercu mogę wam powiedzieć, że odkąd zacząłem korzystać z sakramentu pokuty i pojednania, spowiadać się regularnie, badać swoje sumienie każdego dnia wieczorem, modlić się na różańcu każdego dnia, koronkę do Bożego Miłosierdzia o 15:00, o wylanie miłosierdzia Bożego na nas wszystkich grzeszników. Chodzę, staram się każdego dnia na Eucharystię, na mszę świętą przyjmować, komunię świętą. Ja nie wyobrażałem, kochani, sobie, że można być tak szczęśliwym człowiekiem, tak spokojnym, takim pełnym pokoju, bo tylko Jezus może dać pokój serca. Naprawdę, o pokój serca trzeba walczyć. To jest nieustanna walka, bo różnego rodzaju złe duchy będą chciały wcisnąć do waszego serca nienawiść, złość. Są złe duchy fałszywych opinii, osądów. Dlatego badajcie cały czas wasze myśli. Błogosławcie, błogosławcie ludziom, którzy wam złorzeczą, którzy was przeklinają. Błogosławcie, nie złorzeczcie. Błogosławcie im. Błogosławcie ich. Miłością Jezusa. Módlcie się za nich nieustannie. Módlcie się za siebie nawzajem. Kochani, pamiętajcie, że szatan będzie chciał rozbić nas, jako ludzi wierzących, skłócić, oddzielić od Eucharystii,
od modlitwy różańcowej, bo nienawidzi Matki Bożej. Szatan nienawidzi Maryi, bo Maryja jest bardzo, 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 bardzo pokorna. I dlatego, jeżeli człowiek jest pokorny, pokorny, pokorny i jeszcze raz pokorny, to szatan tego człowieka będzie nienawidził, a szczególnie za takiego, który się modli dużo za ludzi, za siebie, za świat, za kapłanów. Szatan takiego człowieka będzie nienawidził. Dlatego przygotuj, kochany bracie, siostro, swoją duszę na doświadczenia, jeśli masz zamiar służyć Panu. Bądź dzielna, dzielny, wytrwały. Wytrwaj. Wytrwaj w tym, co się dzieje w twoim wnętrzu teraz może. Może przychodzisz jakąś ciemność, depresję, lęki, a żyjesz w łasce uświęcającej. Oddawaj to Bogu. Oddawaj to Bogu. Módl się cały czas, tak jak masz pociechy na modlitwie, to tak też módl się, jak masz osłości. Bóg dopuszcza wszystko potrzebne jest do uświęcenia twojego. Przyjmuj krzyże z miłości do Niego, bo On wielki krzyż na ramiona wziął za ciebie. I kochana siostro, pozwól też, że przeczytam jeszcze Alicja Lęczewska z książki Słowo Pouczenia. Celem, to jest 425 numer, celem twojego życia i twojego powołania jest miłować mnie i każdego człowieka. Każde dziecko moje, zrodzone z miłości i dla miłości. Największym moim bólem jest to, że moje dzieci opuściły mnie. Jestem samotny i opuszczony, jak wtedy na krzyżu Golgoty. Ta scena i ta sceneria trwa i potęguje się z dnia na dzień. Jest obojętny tłum. Są ciekawscy, żądni widoku krwi. Są wrogowie uradowani w swej zwycięskiej nienawiści. Tych jest wielu. A przy mnie tylko matka moja, jej siostry, młodzieniec kochający mnie szczerze i nawrócony grzesznik wołający o miłosierdzie w godzinie śmierci. A gdzie ty jesteś? Z kim się utożsamiasz na tej współczesnej Golgocie, którą jest świat i pragnący mnie zabić, aby ogłosić siebie bogami? Rządza władzy jest cechą szatańską. Teraz szatan w swych sługach jawnie walczy ze mną, w ludzie moim i w moich apostołach, i przygotowuje współczesną Golgotę Kościołowi mojemu. Na Golgocie umarło to, co pochodziło ze świata. W bólach umierało i umarło ziemskie ciało moje. Ja nie umarłem. Z martwych wstałem i przyoblekłem się ciałem wziętym z nieba, z Ojca mojego. Tak i Kościół mój w bólu odda to, co wziął ze świata, i będzie wydawało się, że umarł, i uraduje się szatan i sługi jego, jak uradowali się wtedy w Jeruzalem. Lecz krótki będzie czas ich pozornego zwycięstwa, bo nadejdzie poranek zmartwychwstania Kościoła Świętego, nieśmiertelnego, rodzącego nowe życie na ziemi. Świętość dzieci moich. Amen. Kochani, trwajmy przy Chrystusie wiernie, w Jego nauce. Czytajmy Jego święte słowo każdego dnia. Nasycajmy się w Jego obecności, Jego miłością, Jego siłą, Jego mocą. Potrzebno do tego, aby żyć tym słowem, żeby zbawić swoje dusze, kochani. To trwa nieustanna walka każdego dnia o nasze serce, o nasz umysł. Abyśmy trwali w prawdzie. Szatan chce odciągnąć nas od prawdy, od Chrystusa. Dlatego módlcie się nieustannie różańcem.
Chodźcie jak najczęściej na adorację. Adorujcie Jezusa, proście Go o łaski, aby zanurzał was w swoim prawdzie, w swoim świętym duchu. Niech natchnie nas świętym duchem, Panie. Prowadź nas, Panie, ścieżką prawdy. Panie Jezu, Ty jesteś naszym Panem. Ty jesteś Panem. Jesteś Królem, Jezu, i naszym Bogiem. Bądź uwielbiony, Mistrzu, Rabuni, Rabuni. Chwała Ci, Jezu. Uwielbiajmy wszyscy razem Jezusa, kochani. Wszyscy jesteśmy Jego dziećmi, którzy przyjęliśmy Jego Słowo. Módlmy się za siebie nawzajem. Czas jest krótki, kochani. Idą jeszcze gorsze dni, jeszcze większy ucisk będzie. Będzie ciężko, kochani. Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Pomódlcie się, proszę o was, za mnie dzisiaj, za moją rodzinę, dziesiątką różańca. W mojej intencji, w intencji z mojego nawrócenia i zbawienia, o wytrwałość. Ja pamiętam, kochani, o was każdego dnia w swojej modlitwie. Za wasze dzieci, za rodziny. O świętość dla was, przede wszystkim o świętość. Żeby było czystość, miłość w rodzinie. Kochani, ściskam was mocno. Pozdrawiam serdecznie. Pokój i dobro. Z Panem Bogiem. Miłego wieczoru. Amen.